spotkaniu zaprezentowano poprawiony projekt przebudowy ulicy Sobieskiego od ulicy Łęgi do Łęgi, czyli od rozjazdu przy ulicy Łęgi do Przychodni, jako drogę jednokierunkową, wąską, o szerokości 4 metrów bieżących. I teraz pytanie, sugestia mieszkańców była taka, żeby ta ulica miała szerokość taką normatywną, 6 metrów szerokości, i pytanie, czy ten wniosek został uwzględniony. Bo rozumiem, że skoro docelowo będzie umożliwienie ruchu dwustronnego, to będzie 6 metrów, a nie 4. Jaką ma szerokość w projekcie ulica Sobieskiego, czy 4 metry, czy 6? Bardzo proszę panią dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Szanowni Państwo, tak jak pan radny słusznie zauważył, oczywiście, że jeżeli mamy dopuszczony ruch dwukierunkowy, no to musi mieć pełnowymiarowy wymiar, także takie sugestie zostały do pani projektem przekazane i taka ma być zaprojektowana. Oczywiście kosztem chodnika. Tak.